wkrótce zakończy się nowy sezon programu Rolnik Szuka Żony. Poznaliśmy w nim Adama, czyli kandydata Wiktorii. Wszystko wskazywało na to, że ich związek przetrwa poza kamerami. Snuli wspólne plany na przyszłość i rozmawiali o zaręczynach. W ostatnim odcinku wyszło jednak na jaw, że Adam nie czuje się dobrze w tej relacji. Tak bardzo chciałem spróbować z tobą i te wewnętrzne uczucia odsunąłem na bok. Nawias otwierający. Narzuciłem sobie, że to musi się udać, powiedział. Po tej ciężkiej rozmowie Adam wrócił do swojego domu, który już wcześniej został pokazany w programie. Jak wygląda? Rolnik szuka żony. Adam zaprosił Wiktorię do domu. Tak mieszka. Adam mieszka w województwie kujawsko-pomorskim, a dokładniej w okolicach Kruszwicy. W jednym z odcinków formatu Wiktoria zawitała do jego domu, dlatego widzowie mogli zobaczyć, jak żyje na co dzień. Dom uczestnika programu Rolnik Szuka Żony jest urządzony w klasycznym stylu. We wnętrzu dominują ciemniejsze barwy. W środku można znaleźć eleganckie i brązowe meble, przełamane elementami w kremowym kolorze. Największą uwagę zwraca jednak otoczenie domu Adama. Uczestnik ma do dyspozycji ogród z dużym stołem i krzesłami, który jest miejscem spotkań rodzinnych. Jak widać, Adam i rolniczka podzielają miłość do natury i zieleni. Zdjęcia domu kandydata Wiktorii znajdziecie w naszej galerii zdjęć. Domotwórz galerię, Rolnik szuka żony. Wiktoria zawiedziona Adamem. Gorzkie słowa na wizji. Wiktoria nie ukrywa, że liczyła na znalezienie drugiej połówki w programie. Po rozmowie z Adamem podzieliła się smutną refleksją przed kamerami. Mam takie poczucie, że jego uczucia zgasły z kamerami. Ja bardzo zaangażowałam się w ten związek i jest mi bardzo ciężko. Uczuć nie traci się z dnia na dzień, mówiła wyraźnie zasmucona. Adam wziął całą winę na siebie, jednak nie wygląda na to, żeby ich relacja miała szansę na przetrwanie. A co wy sądzicie? Dajcie znać w sądzie na dole strony.